Witam serdecznie. Dziś pokażę szybki i prosty przepis na rolatki z ciasta francuskiego z tuńczykiem. Do ich przygotowania potrzebujemy jedno ciasto francuskie, puszkę tuńczyka w sosie własnym, 5-6 pomidorów suszonych, około 50 g oliwek, 2 łyżki natki pietruszki, 70 g mozzarelli, 4 łyżki ketchupu oraz odrobinę pieprzu. Do miski dokładamy 2 łyżki natki pietruszki. Ja akurat dodam mrożoną, odsączonego tuńczyka. Dodamy 4 łyżki ketchupu. Posiekamy drobno pomidorki oraz oliwki. Dokładamy do miski. Ser żółty ścieram na tarce o grubych oczkach, ewentualnie używamy gotowego startego. Wszystko dokładnie mieszamy. Piekarnik już możemy nagrzać do temperatury 200 stopni, w opcji góra-dół. Rozwijamy ciasto francuskie. Na ciasto wykładamy farsz, przy czym zostawiamy tutaj kawałek od góry, żeby nam się ciasto ładnie skleiło. Pozostawioną krawędź przesmarujemy wodą. W miarę możliwości jak najściślej zwijamy. Przełożymy na deskę i pokroimy na kawałki około 1,5 cm. Rozkładamy na blaszę wyłożonej papierem do pieczenia. I tak przygotowane rolatki wstawiamy do piekarnika, tak jak już mówiłem wcześniej, nagrzanego do temperatury 200 stopni na około 20 do 25 minut. Taki oto błyskawiczny sposób świetnej ślimaczki wersji rybnej. Oczywiście zachęcam do spróbowania. Pozdrawiam i życzę smacznego.